Cześć, z tej strony Wrumer, witam w kolejnym odcinku Assassin's Creed. Muszę wam o czymś powiedzieć, ale to w tym czasie będę sobie robił wszystkie tutaj te pierdółki do zebrania. Między innymi to, a ja będę sobie w tym czasie mówił. Teraz tak, o co mi chodzi? A dokładnie chodzi mi o to, dlaczego te odcinki czasami pod koniec tygodnia są, inaczej, po prostu ich nie ma. A to dlatego, że po prostu czasami człowiek jak wraca z pracy, to mu się po prostu nie chce już nic robić. Zaznaczam, że nie pracuję może fizycznie, ale pracuję w, ogólnie, dobra, inaczej, pracuję sobie w biurze i niestety praca w biurze jest męcząca bardzo, ale psychicznie. I po prostu, znaczy inaczej, obliczałem sobie, ile najwięcej czasu spędzam przy komputerze w ciągu dnia, łącznie z dniem pracującym. No to jest średnio 12 godzin. Tak, w pracy 8 godzin siedzę przy komputerze, potem w domu jeszcze robiąc dla was filmy siedzę przy komputerze, nie? I to tak wychodzi 12 godzin około. Dzisiaj też już siedziałem dużo. Czekajcie, załatwimy ich. Dobra, leżmy. Bierzemy sobie manuskrypt, tak, jeśli dobrze pamiętam. No, o czym ja mówiłem, aha. Teraz jestem, jak już wy widzicie ten filmik, pewnie już ten film jest, który robię, ale akurat w tym momencie jeszcze jestem, kiedy ja to nagrywam, jestem w trakcie robienia filmu z Black Desert i też mam pewne przemyślenia na temat tego filmu. Dobra, zaczynając od tego, że no, może nie jest to jakoś tam fajny ten film zrobiony czy coś, przynajmniej ja tak uważam. Ja się dopiero uczę, tak, staram się, nie wiem, poświęcić temu jak najwięcej czasu, ale też za dużo go nie mam, więc musicie mi wybaczyć, że ten film jest też taki, no, że tak powiem, mało profesjonalny, czy jak to by tam nazwać, ale no, jakiś tam jest. W każdym razie, jakie mam przemyślenia co do Black Desert? Black Desert jest drogą grą. Bardzo drogą grą. Żebym tak sobie pomyślałem, że gdybym chciał tak sobie naprawdę pograć dla was te Black Desert, to musiałbym wydać dosyć dużo pieniążków i to już te pieniążki to będą oscylować około, nie wiem, 1000 zł. Oczywiście rozłożone to jest w czasie, tak? Ale to no tyle by wyszło. Już pamiętam jednego razu, no miałem akurat luźny pieniądz, to kupiłem sobie tam 6000 pereł do Black Desert i to mi kosztowało 256 zł. No i powiem wam, że żeby na przykład, znaczy to było kupione ze względu na postać, bo nową zrobiłem postać i ta postać, czy tą postać trzeba było obkupić jakoś. No byłem na to przygotowany, że ta gra jest pay to win. I tak sobie pomyślałem, że czekajcie, bo nie odpaliłem stopera, no, że będę sobie w nią grał i w ogóle. Czy wydam tylko tyle i będzie koniec, no ale tu by się jeszcze przydało. Na przykład wagę kupić do postaci, żeby więcej postać mogła unieść, czy więcej miejsc w ekwipunku, chociaż to tak już tak powiem szczerze, że tak już tak nie trzeba tego kupować, ale też by się przydało. No oczywiście pety warto by też kupić, nie? No i ogólnie wydałem już na Black Desert jakieś 300 zł. No pieniądze dla mnie przynajmniej nie małe. I ogólnie moje postanowienie jest takie, że w sumie zrobię ten jeden odcinek z tego Black Desert, bo już tam tą postać już dobijam do tego 56 levela i na razie to będzie chyba koniec, bo no niestety no nie jestem w stanie tych pieniędzy wydać, a nie chce mi się bez tego męczyć, nie? I to nie jest tak, że mam wybór, że mogę sobie, nie wiem,
posiedzieć przy Black Desert trochę dłużej i będę miał to za darmo. Nie, 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 to tak nie działa. Niektóre rzeczy owszem można, ale niektóre rzeczy no, nie ma takiej opcji, nie? Że trzeba je kupić, nie? Czy coś, żeby to miało sens głębszy granie w to. Oczywiście są, znajdą się tacy, którzy nie wydadzą ani grosza i oni będą się świetnie bawić. No i dobrze, że tacy ludzie są, nie? Żeby nie dali im zarobić, ale no, ja powiem wam, no, wolałbym wydać i się nie męczyć i mieć dla was materiał niż wiecie, no. No ale to może kiedyś jak... bo tam wam dałem pomysł z tym do gry PL, że musicie mieć Black Desert za darmo. Owszem, jest taka opcja, ale no musiał paru was się zgłosić tam, żebym mógł z tego przeznaczyć sobie pieniądze na Black Desert, nie, i nagrać wam materiał jakiś. Nie wiem, zresztą zobaczymy jak to będzie, może kiedyś jak będzie mnie stać i będę miał chęć grać jeszcze w to zakupię coś i będzie odcinek jakiś. Dobra, a teraz wracajmy do naszej serii z Assassin's Creed. Chyba już wszystko powiedziałem, to że czasami się po prostu nie chce po pracy. No, chyba z grubsza powiedziałem wszystko. No dobra, co mamy jeszcze do zebrania tutaj? Jeszcze jest jedna skrzynka. Idziemy po tą skrzynkę. Tak, i ogólnie... Aha, jeszcze jedna rzecz. Miałem, już chciałem kupować sobie coś do Black Desert, ale tak sobie uznałem, że, znaczy, spojrzałem sobie, jakie są ceny tych pereł i zobaczyłem, ile w danej cenie tych pereł będę mógł mieć. I ogólnie, teraz wyszła nowa klasa, mówię, no a to sobie pogram nową klasą, mówię, kupię sobie coś na nią za jakiś tam nieduży pieniądz i będziemy sobie grać, nie? Będziemy wbijać levele i w ogóle streamy i ten, fajnie, wszystko pięknie, nie? Tylko, że za 130 zł nie kupię stroju. Nie? Nie kupię stroju, bo jest za 130 zł jest 3000 pereł, a strój jest od 3400. Następny próg, za który mogę kupić perły, to jest 6000 pereł, ale już 256 zł. Tak, to jest właśnie to, co kiedyś kupiłem. I powiedziałem sobie nie, na razie nie. Na razie nie będę kupował nic. Zajmę się normalnymi seriami. Tamten odcineczek sobie będzie. I zobaczymy, jak to tam wyjdzie, nie? Dobra, ale coś mam. Widzę lagi. W coś Assassinie, nie wiem o co chodzi. Dobra. Tutaj tą skrzynkę mieliśmy. Co to jest? Jakiś trójkąt. A jeszcze tu jest skrzynka. I tu jest skrzynka, i tu jest manuskrypt. O Jezu. Nie wiem, a nie wiem o co chodzi z misją. Dobra, pójdźmy na tą misję, zobaczymy. Zrobimy ją i najwyżej zbierzemy sobie te rzeczy tam pozostałe. O, tutaj siedzi nasi koledzy. Zobaczymy co nam powiedzą. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail her right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. Dobra, będzie widocznie coś nas kumpel uczył. Jest ewidentnie zazdrosny, że mamy, czy nasza kawka jest większa niż jego. No ale to nieważne. Dobra. I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. Let's make some headway, shall we? I've no need for schooling. How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys! Them that's fat with cargo! Find us a schooner with that spyglass. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping and a general idea of their toughness. You won't find nothing squinting into the sun like that.
Use your glass. Dobra, mamy. Mamy nasze cele. For your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseen trick to stone. Fire what can if you will, and land a few strikes if you must. But trzeba odkupić trochę nasz statek, bo jest za słaby. Jezu, nie to. O, dobra. Unieruchomiony statek, okej. Okay. Kontynuuj. Ale jeszcze tamten jest. Oj, nie trafili. Zamiej ich tak. Dobra. Czy my go nie unieruchomiliśmy? Dobra, chyba tak. No, są kotwiczki, więc podejrzewam, że tak. Dobra, podpłyniemy do niego. Dobra, podpływamy. Przytrzymaj S. Dobra. No i wchodzimy. Fajne, fajne to, fajne, podoba mi się. Dobra. No, poddali się. Que tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, and this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unlike in our purpose. For we intend to take all that you own. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? Non mi mate, signor. Tengo familia. Se lo supplico. Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. No i dobra, złupiliśmy statek. No, możemy naprawić kawkę. Naprawiamy. Ale jeszcze drugi tutaj jest. It's a shaky feeling sailing about with this much stolen cargo. Get used to it. We'll need to take a few more prizes to make this a profitable day. Dobra. Jesteśmy przy statku. Teraz ich przyciągniemy. Fajnie, można sobie postrzelać jeszcze z tego statku. Bardzo spoko opcja. Łocie, panie. Nas podniosło. Dobra, idziemy na nie. Ten do niego strzelił, ten nawet nie wzgórę. Okej. Dobra. Dobra, leżę.
Dobra, naprawiliśmy kawkę znowu. Gdzież raz ją już naprawiliśmy, nie wiem. Dobra. A, z tyłu jest rozbitek. Przyda się. I'm looking for a prize that'll set me up for life. Be king of the West Indies, then. We came to Nassau to get away from the likes of kings. Well, I'll be a man of property and promise anyway. Jesus, let that dream go, lad. Nassau is the place to be. Wiecie co, właśnie tak sobie pomyślałem, że w sumie bardziej opłacałoby się w Tibie grać niż w Black Desert. Ale to zobaczymy później. Tak sobie teraz głośno myślę. Dobra, płyniemy trochę pod wiatr. Zobaczcie, jakaś skrzynka jest na horyzoncie. Zobaczymy, może podpłyniemy tam, co? Jest jakaś wyspa dosyć taka burzysta, że tak powiem. Nie wiem, zobaczymy. A, to jest jakaś wysepka po prostu. Czekajcie, jak teraz, że tam było, przyjrzyj się miejscu. Dobra. I hop. O Jezu, sorki, mikrofon kręciłem. Dobra, płyniemy na tą wyspę i zobaczymy, co tutaj mamy. Może coś akurat ciekawego będzie, zobaczymy. Dobra, tu nic nie ma. Tu jest jakiś ładunek. Oczywiście nie wiem, co z nim zrobić. Nie wiem, tu chyba nic ciekawego nie ma na tej wyspie, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, tutaj nie ma nic. Góry to tam, do góry też nie można wejść, także myślę, że można stąd zmykać. I płyniemy dalej. Pewnie z powrotem do tej wiochy. Czy do wiochy, bo nie, do portu zawiniemy. Teraz zobaczymy, tylko nas kieruje gra. Dobra, chłopaki tutaj pracują. No, trochę mamy kawałek do tego miejsca. Wiatr nam trochę nie sprzyja. Wieje nam w ryj, że tak powiem. Tam są jakieś statki. Trzeba nasz statek trochę ulepszyć, bo no jeszcze jest za słaby. Myślę, żebyśmy pozarabiali trochę pieniędzy, chociaż ich wcale mało nie mamy. Dobra, mamy rozbitka. Gdzie jest rozbitek? A, mamy. Mamy go. Dobra. Z przodu jakiś statek jest. Ale już nie będziemy go tam rabować. Tutaj jest czerwone pole. Jak nie płyniemy, to zaraz będą nas atakować. Dobra. Ile mamy jeszcze do celu? Nigdzie nie pisze, tak? A. Dwa coś. Zderzymy się z nim, czy nie? Trochę nas wiatr zdmuchuje. Ciekawe. Ale płyniemy szybciej od niego, także... A, siedzą tam ludki. Dobra. Ciekawe, czy mogę wejść na niego i sobie tam ich pozabijać. O, fala duża jakaś.
Gdzie my płyniemy? Czy do Nassau znowu? Nieodkryta lokacja. A gdzie my byliśmy? Gdzie my byliśmy teraz? Jezu, trochę ich jest tutaj. Trochę nam zajmie skończenie tej gry, nie ma co. Na pewno nie dłużej niż Wiedźmin, nie? Wiedźmin trochę trwa. No i chyba zrobimy po Wiedźminie przerwę. Może na Far Cry'a. Zobaczymy. Też Far Cry taka szybka gra, że wam powiem, tak, że tak powiem. Już tam nagrywam go. Dobra. Jesteśmy już daleko w sumie chyba. O, 800. No gra fajna wam powiem, a ten Assassin. Naprawdę fajna gra. Bo ten. Jeszcze nie widziałem, żeby tak swobodnie można było sobie pływać statkami. Chyba dosyć rzadko spotykane. Wybaczcie. No, wiatr się zmienił. Dobra, co to jest za miejsce w ogóle? Ciekawe. Dobra, podpływamy ostrożnie. Dobra, cumujemy. Oho. No, za dużo tutaj nie ma do roboty. W tym miejscu. Serio, przeskoczyłem. Przeskoczyłem pomoc, nie? Dobra, zacumowaliśmy. A, co my tu mamy? Rozmowa, okej. Okay. Kup. Ulepszenia. Pancerz kadłuba. 1000. Dobra. Weźmiemy. Okej. I myślę, że warto by dalej coś ulepszyć. Zobaczymy zaraz. Dobra, kontynuuj. Aha, misja. No tak. Not a bad take today. Keep this up and Nassau will be the first city where men and women may live as God made them. Easy and free. All it takes is a few drops of blood, sweat, and a swatch of cloth. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. This one's yours. Fly it proud. I will. Hand over the docket I lent you. If we're to keep our republic afloat, we'll need guns as well as gold. That means attacking the navy. So long as they're flying King Philip's colors, we'll not offend our own monarch. As you've likely seen, the number of merchants roving these waters is 60 the number of military ships. Aye, easy purchase, but it's wrong goes. Right. Tego się nie spodziewali. It's best to cause a bit of mischief. Catch a few small fish to attract the big ones. That's right. Ja chcę jeszcze coś kupić. No, i co? Wygląd kawki. Jeszcze nic nie mam odblokowane. Amunicja. Też jeszcze nic. I ulepszenia. Dobra. Ukończ więcej misji głównego wątku, aby dokonać to ulepszenie. Dobra, działa burtowe. Mogę? Nie mogę. Aha, czyli tylko tamto mogłem.
A jest, no dobra, trudno. Bo w ogóle mamy jeszcze misję, nie? Teraz. No skacz. Dobra, wchodzimy. I płyniemy. Dobra, jeszcze zostało nam trochę odcinka. Zabierz ładunek metalu. Dobra, czyli będziemy musieli wypatrywać statków z metalem. Mam nadzieję, że długo to nie zajmie. Okej. Mamy na lewo i na prawo jakiś statek. Dobra, kontynuuj. Nie lubię samouczków, nie? Naprawdę nie lubię. Dobra, zobaczmy, co oni tam mają. O, jakaś duża fala tutaj. Tam jeszcze jeden statek, a ten? Dobra. Jezu, nie lubię też tego, że mnie oddala od statku, jak takie jest wrażenie, jakby statek mógł jeszcze przyspieszyć, nie? Dobra, drewno, to nie to. No ładnie sobie radzimy na tych falach. No jesteśmy już trochę mocniejsi przez ten kadłub. Mamy jeszcze jakieś statki w pobliżu. Tam są jakieś. Wybaczcie za chrypkę. A tutaj jest w ogóle żarłacz biały jakiś. Zobaczmy, co to jest. Polowanie. To jest ciekawe. I see him. Hang on, we're off. Success. Dostał. Oj, nie trafiłem. Got him. Dostał. O Jezu, znowu nie trafiłem. Yes. Okej, już dużo życia nie ma. He's gone. See anything yet? Gdzieś tam pływa. Watch it, Lovett Bell. Hold fast. Dobra. He's off. Dobra, złapaliśmy go. Złapaliśmy rekinka. He's a monster! Zawsze jakiś głód, nie? Dobra. Co mamy tutaj za statek? Zobaczmy, co oni tam mają na tym statku. Tam następny jakiś większy. Wybuchające beczki. To są piraci. Dobra, to może płyniemy dalej. O, tutaj jest jakiś. Nawet dwa. Zobaczmy. Sail ho! Military class brig on the horizon! Good eye, man! Are you ready for this, Kenway? She won't go down without an honest fight. Who's up for taking that brig, lads? Shout aye! That's a sound I like to hear. A? Czyli mamy go zaatakować. Dobra. Jest nasz. Dostał. Dobra. No, odciechamy go. Dropping mines with purple ability to ram us. All in the sun.
dostał też z tego. Dobra, też dostał. Dobra, będzie strzelał. Okej. Dajemy radę. O, chyba zmiażdżyliśmy kogoś. Znowu dostał. No już trochę nas, że tak powiem, poobijał. Dobra, znowu dostał w dupę. Dostał ładnie z tych beczek. Także jest nasz. Dobra. Zobaczcie moje skupienie. Okej. No, prawie leży już, prawie leży. Leży już od razu. Nasz zaatakował nas. Spoko. Padają jak kapki. Dobra. Mamy statek. Że metalu tutaj nie było. To jest właśnie to. Nie było tutaj metalu. My jeszcze nie mamy żadnych innych opcji. Dobra, naprawiliśmy kawkę. Teraz co z metalem? Czy coś zebraliśmy? Nie zebraliśmy nic. Dobra, wykręcamy. No, tu jest klocek. Nie wiem, czy iść po ten klocek. Tu zbliża się koniec odcinka. Jest metal tam. Za dużo ich tutaj jest. No, są tutaj metale na tych statkach, kurde, ale ich jest za dużo. Dobra.
Wchodzimy na ląd. To jest klocek. Trzeba go zebrać. Czy ja tędy będę bliżej lądu? Oj! Captain in the water? Dobra, jest klocek. I chyba tylko on tutaj jest. A nie, jest skrzynka jeszcze złota jakaś. Zobaczmy. Przeszukaj. 3500. Ale jaja. Ej, warto chyba chodzić w takie miejsce. Naprawdę chyba warto chodzić. Fajnie by było ten metal zebrać, nie? Ale chyba zrobimy to w następnym odcinku, bo tutaj jest za dużo statków. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, podchodzimy do steru. A, tutaj się nie zapisuje gra. Okej, dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niedługo. Postaram się, żeby te odcinki były bardziej regularne. No, także co? Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.